tym sezonie w 5 czołowych ligach Europy tylko Neymar założył rywalom więcej siatek od Piotra Zielińskiego. Pomocnik Napoli potrafił też tę sztukę powtórzyć w ostatnim meczu reprezentacji z Holandią. Jednak spojrzenie na rozgrywającego zaczniemy nie od 2020, ale od 2013 roku. Osiem lat temu zdaniem w Gdańsku Zieliński nie debiutował, ale strzelił swojego pierwszego gola. Wówczas też po raz pierwszy razem w środku pola zagrało trio Zieliński, Mateusz Klich i Grzegorz Krychowiak. Kaźmierczaka zastąpi oglądany przez Państwa właśnie w tym momencie Piotr Zieliński z włoskiego Udine Calcio, który po raz trzeci zagra w reprezentacji. Może jeszcze pierwsza akcja Zielińskiego z Klichem nie wypaliła, a wówczas 19-latka często ciągnęło do gry ze skrzydłowymi niż w środku pola, to i tak miał on swój spory udział w odwróceniu wyniku i wygraniu tego spotkania. Choć staramy się w tej drugiej połowie zagrać w takim stylu jak ten początek pierwszej. Okazja i mamy wyrównanie. Zasłużył na nie Sobota. Tylko 60 sekund po wyrównaniu, akcja na 3-2. I to już klasyczny przykład wsparcia napastnika przez dwóch ofensywnie nastawionych pomocników. Przejdzie przez Klicha, Klich, Sobota, i mamy, proszę Państwa, gol Zielińskiego. Trochę schowany, trochę szukał miejsca po wejściu na boisko Zieliński, ale tutaj pokazał swoje umiejętności. No, pierwszy jego gol w reprezentacji. Na dośrodkowanie do Lewandowskiego wbiegł Klich, który zebrał drugą piłkę i zgrał do Zielińskiego, a ten mocnym uderzeniem nie dał szans bramkarzowi. Jednak to zestawienie środka pola, które sprawdziło się zdaniem w Gdańsku, zostało użyte jeszcze tylko w 3 kolejnych meczach kadencji Waldemara Fornalika, a potem na 4 lata schowano je do szuflady. Trio Krychowiak, Klich i Zieliński wróciło dopiero na mecze w 2018 roku w Lidze Narodów z Włochami i tak, nasz bohater znów strzelił gola. Za kadencji Jerzego Brzęczka to już podstawowy wybór w drugiej linii. Krychowiak, Klich i Zieliński wystąpili razem w 14 z 24 spotkań z Holandią na Stadionie Śląskim. Ich współpraca widoczna była od samego początku. W czarnych strojach reprezentacja Holandii, na biało Polacy i gramy. To jednak Zieliński grał nieco bliżej Krychowiaka, a Klich Roberta Lewandowskiego. Kolejna łatwa strata Holendrów, odebrał De Frajowi piłkę Zieliński. Krychowiak dobrze do Klicha, bo Klich miał tutaj dużo miejsca. Ma za plecami Piotra Zielińskiego. Zieliński sprytnie zmylili Hatebura. Kilka kombinacji naprawdę mogło się podobać, a symetrię w ich ustawieniu widać również na grafice średnich pozycji z tego spotkania. Także z tego wynika fakt, że Zieliński miał dużo więcej pracy niż zwykle w defensywie. Zieliński, dobrze Piotr Zieliński, blokował tę piłkę od bramki Fabiański. Skupmy się już tylko na Zielińskim i zwróćmy uwagę na to, jak w tym meczu walczył z Davym Klaasenem z Ajaxu Amsterdam. Holender nie mógł zbliżyć się do Polaka, nie wygrał z nim żadnego pojedynku. Co istotne, za każdym razem, gdy Zieliński uciekał Klaasenowi, to tworzył przewagę i Polska miała z tego sytuacje bramkowe. Na obieg Kędziora, szkoda, że Płacheta tam nie skierował tej piłki, tylko decydował się na strzał. Dwa najlepsze momenty to sam początek drugiej połowy. Najpierw piękne wyprowadzenie kontry z założeniem Klaasenowi siatki, które pewnie powinno skończyć się dla Polaków drugim golem w tym spotkaniu. Wbiega po prawej stronie Płacheta, Piątek, on teraz zatrzymał się, odegrał do Klicha, Klich, jest Płacheta, Płacheta! Prawą nogą obok bramki. 2 minuty później kolejny raz Zieliński pokazuje rywalowi, że ten nie najlepiej dobrał korki na tę murawę. Osłabiony, ale jest w stanie grać dobrze. Teraz zagrał piłkę do lewej strony Reca do końca. I gdzie ta piłka jest odbita przez Tima Króla na rzut rożny. To była druga dobra akcja naszego zespołu w tych pierwszych minutach po przerwie. Albo to kwestia obuwia Holendra, albo po prostu typowy Zieliński. Zieliński ze świetną zwrotnością, odwagą w grze, 1 na 1, potrafiący odnaleźć się w tłumie i pod pressingiem rywali, kręcący też charakterystyczne kółeczka, ale też grający szybko.
wtedy, kiedy trzeba. I to jest jedyny piłkarz, który jest w stanie trochę piłkę przy nodze utrzymać, takim ruchem zwodnym, wyprowadzić w pole swojego przeciwnika. Krychowiak i Zieliński schodzili z boiska przy wyniku 1-0 dla Polski, którego niestety nie udało się utrzymać. Jednak dla rozgrywającego kadry był to występ potwierdzający przydatność i jego jakość w drużynie. O ile jeszcze ktoś miał wątpliwości. Wygrał 7 z 8 pojedynków, obok Klicha najczęściej podawał w strefę ataku, a jego driblingi i założone siatki pozostaną jednymi z najfajniejszych obrazków z kadry w 2020 roku. Do Krzysztofa Piątka i koniec meczu, koniec ostatniego występu w tym roku biało-czerwonych. Jaki kolejny indywidualny występ reprezentanta Polski chciałbyś w formie analizy obejrzeć na naszym kanale? Zostaw swoją propozycję w komentarzach pod tym wideo. Już tam wychodzi do Andrzej Czarnak sam na sam gol!